Onet Rano Raport, Marcin Zawada. Witam Państwa. Piątek, godzina 7.30, czyli dawka polityki przed częścią mobilną Onet Rano. Skoro dawka polityki, no to zanim rozmowa z gościem, zajrzymy do prasy i poczytamy, co tam o polityce dziś prasa pisze. No i na początek cytat, dość istotny, chociaż chyba trochę przewrotny. Liczne badania, a także wielu demagogów wskazują, że przy urnach wyborczych obywatele kierują się wszystkim, tylko nie tym, czym powinni. Liczy się dla nich na przykład to, czy kandydat, kandydatka na posła, posłankę, prezydenta, prezydentkę jest przystojny, albo jest ładna, albo czy ma wystarczająco uroczy uśmiech. Ponoć nawet o zgrozo w ogóle nie zwracają uwagi na program wyborczy, a jedynie na krótkie, kampanijne slogany, których zresztą najczęściej nie rozumieją. Tak pisze dziennik Gazeta Prawna. Później troszkę obala tę tezę, chociaż my dziś zastanowimy się, ile prawdy jest w tym właśnie zdaniu. No bo przecież skoro hasła wyborcze to bezpieczeństwo, jest tym hasłem, na które stawia władza. No i teraz ten człowiek, który w pewnej mierze w Polsce odpowiada za bezpieczeństwo właśnie, a więc Maciej Wąsik, wiceszef administracji, Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych, ostatnio kojarzy się raczej z Black Hawkiem i z tym, co wydarzyło się na pewnym pikniku. No i kwestia bezpieczeństwa w związku z tym jest nieco inaczej postrzegana, niż by sobie to wyobrażał sztab wyborczy PiS-u. No i pytanie, czy Maciej Wąsik może w związku z tym ponieść jakieś konsekwencje? No w PiS nie mają wątpliwości. Jak pisze dziś Gazeta Wyborcza, Wąsik nie polegnie, chociaż na krótką metę ta sprawa nam szkodzi. Od kilku dni jest w mediach, ale w dłuższej perspektywie nie ma to żadnego znaczenia. I w końcu to hasło, czyli bezpieczeństwo, mówi dalej rozmówca Gazety Wyborczej z Nowogrodzkiej, czyli z siedziby PiS-u. Hasło też nie ma znaczenia. Ogłosiliśmy je, bo to jeden z punktów kampanii, ale nie ma co się emocjonować. Najważniejsze jest to, że my jesteśmy przez Polaków oceniani bardziej kompetentnie od poprzedników. I to jest najważniejsze. Czyli znów polska polityka sondażowa. A hasło, no, w sumie nieistotne, tak mówi ważny polityk PiS-u, z którym rozmawiała Gazeta Wyborcza. Ważnym tematem tej kampanii i jednym z haseł będzie też polska wieś. I to, żeby na tej polskiej wsi wiodło się lepiej. A tutaj pojawia się jedno nazwisko. Michał Kołodziejczak. Teraz już obok Donalda Tuska, szach Kołodziejczakiem, tak pisze Gazeta Wyborcza znów, w dodatku na Wolną Sobotę. I o co tak naprawdę toczy się walka? No, na polskiej wsi mieszka 15 milionów ludzi. Ale to nie są rolnicy, bo z rolnictwa utrzymuje się około 400 tysięcy osób. I to o te głosy toczy się teraz walka. I dlatego Kołodziejczak jest teraz blisko Tuska. Dlatego był przez chwilę blisko PSL-u, ale Hołownia go zablokował. I dlatego PiS też tak walczy o wieś. Te 300-400 tysięcy głosów w skali kraju to niewiele. Ale w skali budowania większości rządowej, tej powyborczej, może to być bardzo, bardzo wiele. O tym, kto jak kusi polską wieś, dziś w Gazecie Wyborczej Państwo również przeczytacie. Czytacie w dodatku weekendowym. Hasła hasłami, a praca pracą. A ten Sejm się nie przepracowuje. Tak pisze z kolei dziś Rzeczpospolita i przywołuje konkretne dane dotyczące tego, ile było posiedzeń, ile było też posiedzeń i Sejmu, i konkretnych komisji, i ile w końcu uchwalono ustaw. No i tutaj łatwo się domyślać, że ta górna wartość, czyli te najmniejsze słupki, to jest Sejm tej właśnie kadencji. 81 posiedzeń Sejmu przez 4 lata. No niewiele. Posiedzenie komisji niecałe 5 tysięcy, za to 660 dwie uchwalone ustawy. No i poseł Marek Ast, polityk PiS-u, szef no dość kontrowersyjnej w tej kadencji Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, mówi tak, że niektórych statystyk nie należy oceniać negatywnie, bo przecież jeżeli zmniejszyła się liczba uchwalonych ustaw, to z punktu widzenia porządku prawnego to dobry sygnał, bo po co zmieniać prawo, które jest w Polsce dobre? No, chociaż chyba wydawałoby się, że parlament ma to prawo ulepszać. No ale różne zdanie różni politycy mają. No i w końcu, zamykając to wszystko klamrą, było o hasłach, było o pracy, albo o braku tej pracy, no to będzie jeszcze o programach i o tym, czy te programy są, czy też ich nie ma. I o tym dziś pisze Onet na stronie głównej. To temat numer jeden dzisiejszego poranka w naszym portalu. Zadaliśmy partiom najprostsze pytanie. Tylko dwie partie odpowiedziały. Tak pisze Business Insider, czyli portal, którego treści też na Onecie Państwo znajdą. I tutaj czytamy o tym, jak to programy partii są dość często ukrywane albo po prostu ich nie ma. I jak te programy są tak naprawdę mało istotne podczas tej kampanii, jak zresztą też i niestety podczas wielu różnych kampanii. Wysłano pytanie dotyczące tego, kiedy pokażą się programy do wszystkich partii w Polsce, tych dużych, które w tej kampanii chcą wystartować. Odpowiedziały dwie partie, PiS i Lewica. A co odpowiedziały? No to już odsyłam. Business Insider i strona główna Onetu. Tam Państwo ten artykuł znajdą. A teraz już czas na rozmowę z naszym gościem. Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam państwa. Panie pośle, to co z tym programem? Gdzie jest ten program Platformy? Bo tak wchodząc na waszą stronę, no to możemy na stronie Platformy
znaleźć bardzo różne rzeczy. Jest o tym, gdzie są spotkania, gdzie jest Rafał Trzaskowski, gdzie jest Donald Tusk. Jest to prawda... Jest zakładka. Jest zakładka Ważne tematy na stronie Platformy. I tu możemy sobie poczytać o tym, co się działo w roku 2018 i w roku 2014. No, na stronie Platformy tego programu nie znajdziemy. To chyba inna zakładka, ale znaczy z tego, co wiem... Nie, wasz program jest na innej stronie, właśnie, jest na stronie. Tak. Tu jest przyszłość. A dlaczego? I to też nie program, to są wciąż propozycje programowe. Po pierwsze, dlaczego tego nie ma na waszej stronie? No przecież tam raczej chyba ludzie szukają propozycji programowych, a po drugie, chyba ważniejsze, bo na to też zwraca dość mocno uwagę PiS, kiedy w końcu będzie program Platformy, Koalicji Obywatelskiej w całości znane. No póki co mamy te hasła. No nie, ale to za tymi hasłami idą konkretne postulaty. No dobrze wiemy, że ten program zawsze jest wypadkową tego, co robią politycy danej partii przez lata. Znaczy nie można powiedzieć, żeby Platforma, Koalicja Obywatelska nie była wrażliwa na różne tematy, nie zgłaszała ustaw. Tych ustaw setki, jak nie kilkaset. No tak, ale do wyborów idziemy z myślą o tym, że ktoś chce przejąć władzę albo ktoś chce kontynuować władzę z jakimś pomysłem na Polskę. No i ten pomysł na Polskę najczęściej zawiera się w programie. No ale to wie pan, na szczęście to jest tak, że ludzie interesuje, czy ktoś oferuje coś młodym mamom, które chcą wrócić do pracy, czy też nie. My proponujemy babciowe, czy coś proponujemy młodym, którzy chcą kupić swoje mieszkanie, my proponujemy kredyt za 0%. Czy są jakieś propozycje, jeśli chodzi o podatki, my proponujemy kwotę wolną od podatku przez pierwsze tam 50 parę tysięcy złotych. Czyli tak naprawdę do 60 tysięcy złotych, jak ktoś zarabia, czyli nie będzie podwojenie tego, co jest teraz. Więc to są tak naprawdę. No oczywiście możemy rozmawiać o energetyce. Tu już połowa naszych pewnie widzów już ziewa, ale mógłbym panu długo opowiadać o spółdzielniach energetycznych, o tym, że OZE i dzięki temu tańsza ten energia. Program Platformy Koalicji będzie spisany w jednym dokumencie i poznamy go przed wyborami? Ja nie wiem. Możliwe, że on będzie bardziej w kategoriach takich jednozdaniowych postulatów, no bo trudno zamęczać wyborcę takimi głębokimi analizami i rozpisywaniem się akcenty. Pan pamięta te czasy, panie Sebastian? Czwartą kadencję w Sejmie, jeżeli dobrze liczę. Ja zajmuję się polityką też od kilkunastu lat. Ja pamiętam, że przed wyborami się siadało, to były grubsze albo nieco cięższe. Pewnie się je wertowało i sprawdzało, co tam te partie mają. 100 stron było na przykład, pamiętam, w 2019 roku. Czyli teraz nie roku. Będzie czegoś takiego. Znaczy, raczej. Powiedzmy sobie szczerze, czy to program Platformy Koalicji Obywatelskiej z 2019 roku, czy Rafała Trzaskowskiego z 2020 roku za bardzo się nie zdezaktualizował. No może w tym sensie, że PiS popsuł parę dziedzin, które będzie trzeba naprawić dużo bardziej niż to wyglądało z perspektywy 4 lata temu. Gdyby wydarzyło się tak, że nie będzie tego programu spisanego, to mamy sobie wziąć program Trzaskowskiego i wasz 2019 jakąś wypadkową. Myślę, nie wiem, nie jest to zdecydowane, czy jest jakiś dokument taki ogólnie obowiązujący. Wiemy dobrze, że potem są konkretne problemy do rozwiązania. I o tych problemach nasi posłowie branżowi mówią dość głośno. Jak naprawdę ktoś ma wolę, bo tutaj się zgadzam z tezą, którą pan tutaj powtarzał po Gazecie Wyborczej. Znaczy ludzie tak naprawdę interesują się hasłami, pewnymi takimi ogólnymi postulatami. Tych, którzy są takimi badaczami pisma i programów wyborczych. Ale z czegoś też niewiele. Trzeba was później rozliczać. Proszę bardzo, panie rozliczajcie. Pośle, zostawmy ten program do pieniędzy, o których wspomnieliśmy. Jeszcze przejdziemy, no bo poznaliśmy ten projekt budżetu. Założenia wiemy, jak budżetu. On wygląda. O tym jeszcze porozmawiamy, ale mówił pan o tym, że są też problemy bliskie ludziom. No jednym z tych problemów i tych postulatów też waszej formacji, pan wymienił kilka, ale nie mówił pan o aborcji do 12 tygodnia, o czym mówił Donald Tusk, no to też jest jeden z pomysłów Platformy, to jest jeden z tematów, który rozgrzewa Polskę do czerwoności. I o tym też w ostatnich dniach mówiła na antenie Onet Rano Jana Szostak do niedawna, do czasu tej rozmowy, kandydatka Koalicji Obywatelskiej w tych najbliższych wyborach. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy i za moment wrócimy z komentarzem. Jestem za likwidacją i pozwoleniem z dokonania wyboru każdej kobiecie. Bez względu na czas trwania ciąży? Tak. Pani jest za prawem kobiety do decydowania o aborcji również po 12 tygodniu? Tak. Co pan sobie myśli o takim... Myślę, że to jest bardziej, że
Nie jestem członkiem zarządu Platformy, ale zdaje się, że sprawa pani Szostak jest bardziej skomplikowana, nie dotyczy kwestii aborcji tylko i wyłącznie. Tylko jakby... Ale chyba za to została usunięta z list. To dobrze, że nie ma Jany Szostak z takimi poglądami na listach. Ja myślę, że to jest w ogóle przestroga, żeby aktywiści byli zbyt tacy narowiści w trakcie kampanii wyborczej. To znaczy, ja rozumiem, że Koalicja Obywatelska, ja myślę, że tak jest odbierana, to jest taki szeroki format, trochę jak Partia Republikańska w Stanach Zjednoczonych czy Partia Konserwatywna w Wielkiej Brytanii. Czyli znajdą się tam różne wrażliwości, ale gdzieś musi być jakiś wspólny mianownik. Jeżeli w tym samym wywiadzie ta pani mówi, że ona jest aktywistką i daje do zrozumienia, że ona jakby trochę wystaje poza, i nie tylko chodzi o aborcję, że wystaje poza te nawiasy czy ramy Platformy Koalicji Obywatelskiej. No i to jest moim zdaniem o ten jeden krok za daleko. Znaczy nie mamy dzisiaj oficjalnego stanowiska, jakie są przyczyny. Mamy tylko wypowiedź Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z wczoraj. Ale ja mam takie poczucie, że to nie jest tylko kwestia jednej wypowiedzi, bo akurat myślę, że wiele moich koleżanek takich po lewej stronie Koalicji Obywatelskiej nie miałoby problemu z tym i pewnie podobnie problem, myślą. Znaczy podobnie myślą jak Jana Szostak, ale... A pan miał problem, gdyby ona kandydowała z... Nie, ja nie mam kandydatów. Nie miałbym problemu, dlatego że uznaję, że to jest duża formacja polityczna, duża formacja wyborcza i są... Jest tam miejsce dla różnych osób, ale też widziałem już aktywistów od nas w Koalicji Obywatelskiej, którzy w którymś momencie trochę spuścili z tonu, czy też obniżyli swój pułap takich postulatów bardzo skrajnych i odnaleźli się. I to jest zawsze ta umiejętność. Jedni to potrafią, a niektórzy potkną się, zanim jeszcze przejdą przez tą furtkę. No i tu niestety chyba z panią Szostak jest tak, że się potknęła jeszcze na progu tej furtki, gdzie wchodziła do tego wielkiego ogrodu, jakim jest Koalicja Obywatelska. A nie boi się pan jako człowiek Koalicji Obywatelskiej tego, że takich osób jak Jana Szostak, którzy mają takie poglądy, jest na tych waszych szerokich listach więcej, że będą takie sytuacje pojawiały się im bliżej wyborów, im więcej wywiadów, to będą takie kwiatki wyskakiwały? Mam nadzieję, że nie. Tym bardziej, że znane są środowiska, które rekomendują osoby. Tutaj, pani Szostak jest z Zielonych. Formacja Zielonych jest dość taka specyficzna. Jest też tak na takim obrzeżach, bo z drugiej strony pani Spurek, która jest w Europarlamencie, współpracuje z Lewicą. Także to są pewne dylematy, problemy, które się będą pojawiały, dlatego że mamy tak szerokie ugrupowania polityczne w Polsce. I ja uważam, że to jest akurat dobrze i widzimy, że 70% głosów padnie tak naprawdę na Koalicję Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość. Tak wskazują sondaże. Z naszego punktu widzenia jest to dobrze. Natomiast będą tacy, którzy będą próbowali gdzieś jeszcze niuansować, pokazywać jakiś punkt widzenia. Koalicja, szeroki format i to jest moim zdaniem akurat pewna cecha pozytywna, a nie negatywna. Zobaczmy, ale czy to będą z tego jakieś negatywne odpryski? No będą jakieś negatywne odpryski. To teraz o tych pieniądzach, bo obiecałem też rozmowę na ten temat. Mateusz Morawiecki mówi o założeniach budżetu na przyszły rok. No pan na gospodarce, na ekonomii się zna, był pan wiceministrem gospodarki. Patrzy pan na te założenia i co pan sobie myśli? Dobrze będzie w tym przyszłym roku, gdyby dalej rządziło PiS, czy nie? Znaczy, po pierwsze, dziura budżetowa, jaką proponuje Mateusz Morawiecki, 160 miliardów złotych. No to jest po prostu nie niebotyczna kwota, biorąc pod uwagę, że niecałe 700 milionów ma być budżet po stronie wydatkowej. Przypominam, że w tym roku budżet po stronie przychodowej to jest ledwo ponad 600 miliardów. A co to za taki poziom zwykłych śmiertelników? Co to oznacza dla nas, dla zwykłych ludzi? Nic kompletnie. To jest zabawa liczbami, dlatego że dobrze już wszyscy chyba wiedzą, że drugie tyle idzie poza budżetem państwa, że wydatki na zbrojenia, wydatki na różnego rodzaju socjalne programy są i tak poza budżetem. Także to jest jakiś wycinek realnych finansów publicznych, ale sygnał jest jeden. Ta władza nie cofnie się przed niczym, będzie rozrzucała pieniądze z helikoptera jak tylko się da, tylko za to kiedyś przyjdzie nam zapłacić. A cel jest tylko jeden, tylko i wyłącznie polityczny. Ale gdyby... Ja pamiętam, tam AWS w 2001 roku upadał między
między innymi pod słynną dziurą Bałca, gdzie rwaliśmy włosy z głowy, że we wstępnych założeniach pojawiła się kwota 100 miliardów złotych. Wtedy to były tylko zebrane życzenia ze strony różnych ministerstw i Bałc to wszystko jako minister finansów podsumował. Mówi, drogi rządzie, jak wszyscy ministrowie będą chcieli tyle pieniędzy, to jest 100 miliardów dziura. Strony, a teraz mamy 160 miliardów i w ogóle tak jakby nie było problemu. To są abstrakcyjne liczby dla wielu ludzi. Dokładnie. Ludzie sobie myślą tak, no dostawałem 500, będę dostawał 800. Mam 13, mam 14 emeryturę. No jest ileś takich różnych świadczeń i to ich interesuje. Interesuje, a nie ta dziura budżetowa. Ale wie pan czego? I teraz, jeżeli wy byście przejęli władzę jako opozycja jesienią, to będziecie mieli gigantyczny kłopot z finansami państwa, z budżetem, z gospodarką. PiS was może trochę wsadzić na minę. Ja panu przypominam, że cały czas jest zablokowany KPO i to dlatego, że PiS tak się zachowuje wobec instytucji europejskiej. Ja jestem przekonany, że to KPO jest do odzyskania, do uruchomienia. To jest kilkadziesiąt miliardów euro. To powoduje, że na Oliwii to bardzo szybko polską gospodarkę i to tylko Koalicja Obywatelska może odblokować te pieniądze. PiS widać jasno. Dwa lata obiecuje, że odblokuje to KPO i nie odblokował, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to przecież myśmy mówili, zróbmy 800 plus, tą waloryzację 500 plus do 800 zł natychmiast, tak? Chcieliśmy to zrobić na Dzień Dziecka. Wtedy premier mówił, PiS się przestraszył, tak? PiS się przestraszył, po czym nagle po cichutku zrobił tą waloryzację, no co prawda dopiero od nowego roku. Mówiliśmy o waloryzacji płac w budżetówce i dla nauczycieli. PiS mówił, nie, Platforma Obywatelska wymyśla jakieś głupoty, tego się nie da zrobić. Wybory idą, nagle okazuje się, że się pieniądze znalazły. Z wyborami dużo rzeczy się udaje znaleźć i obiecać. Panie pośle, wybiegnijmy trochę w przyszłość. Jest jesień, jesteśmy po 15 dniu października, zaczynają się rozmowy kuluarowe między politykami różnych ugrupowań. Czy wyobraża pan sobie, że Koalicja Obywatelska tworzy rząd, w składzie którego jest Konfederacja? Nie sądzę, żeby Konfederacja chciała w 100% w ogóle z kimkolwiek wejść do koalicji. To po pierwsze. Druga rzecz jest taka, że to jest bardzo mieszane środowisko, od Sasa do Lasa, od Brauna do Korwina, czy nawet dalej do Mencena. W związku z tym ja to bym na miejscu Konfederacji dzisiaj nam przedawał, żeby Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga miały wystarczającą ilość głosów, żebyśmy sami ustanowili tę koalicję. Wtedy mogliby się przypadku i recenzować wasze działania. Tak, i moim zdaniem dla nich to jest najlepsze rozwiązanie. W innym przypadku zostaną rozdziobani przez kruki i wrony. To znaczy, krótko mówiąc, wszystkie możliwe środowiska i to nawet takie mniejsze w stylu Trzecia Droga też będą szukały partnerów, dlatego że te przepływy są dość naturalne, szczególnie jeżeli jest już formacja polityczna, ale jeżeli będą jakieś rozmowy, to bardziej z pojedynczymi posłami, ale czy to będzie w tę stronę, czy w inną. Nie sądzę, żeby instytucjonalnie dało się to złożyć z Konfederacją. Konfederacja naprawdę dużo różni. To oni musieliby połknąć. No tak, ale oni musieli połknąć. Nie, nic nie mówię, nie, bo w polityce, wie pan, są różne rozwiązania. Wydawało się, że niektóre postacie nie mogą być w kręgu PiS-u, a są, tak? Jakiś pan Mejza, nie Mejza. Są goście, którzy są absolutnie do odrzucenia, a jednak PiS z nimi współpracował. Kończąc, bo Konfederacja jest ciekawym przypadkiem. Oni najbardziej, myślę, że się boją tej sytuacji, kiedy żadne z ugrupowań nie będzie w stanie bez nich zmontować koalicji rządowej. Bo to będzie dla nich, że tak powiem, bardzo trudny moment. A dobrze wiemy, że powyżej 40 posłów, a wycenia się, że Konfederacja będzie miała 50 parę, coś w tym stylu, oni już nie będą w stanie zapanować nad całym swoim klubem. Więc panie pośle, oni mają większy problem niż Koalicja Obywatelska. A wybiegając jeszcze raz i ostatni raz w przyszłość powyborczą, zakładając, że Konfederacja nie będzie chciała wejść w żadną większość ani z PiS-em, ani z Platformą i wy, jako Platforma Trzecia Droga i Lewica, nie macie większości, ale możecie stworzyć rząd mniejszościowy, tak jak może stworzyć na przykład Prawo i Sprawiedliwość. I załóżmy, że macie szansę taki rząd stworzyć. Czy pan by był za tym, żeby taki rząd opozycyjny, mniejszościowy stworzyć? Tak. Żeby uważam, pozostawić że racja stanu, i czekać na wybory. Nie. Racja stanu jest taka, żeby jak najszybciej odsunąć PiS od władzy, bo oni dzisiaj wydają puste pieniądze, zadłużają Polaków na kilka pokoleń. Im szybciej
uda się ustanowić choćby rząd techniczny, który zacznie porządkować sprawy, gdyby okazało się, że on jest mniejszościowy, to warto to robić. A wierzę też, że w miarę jak ja wiem, że wtedy będziecie ten rząd funkcjonował... Pielgrzymkować do Konfederacji z każdą jedną ustawą. Może tak będzie, ale to też nie jest złe, bo w wielu rzeczach, które Konfederacja mówi, szczególnie wolnościowcy, trudno się nie zgodzić. Ale pewnie to będzie wymagało dużych negocjacji, kompromisu, czasami pójścia dwa kroki, a nie trzy kroki do przodu, ale moim zdaniem zawsze warto za cenę jednego. Pozbawienia partii, która dzisiaj państwo ustawiła sobie jako służebne wobec swoich celów politycznych, tą partią jest Prawo i Sprawiedliwość. A Sławomir Mentzen byłby dobrym ministrem finansów? Nie wiem. Szczerze mówiąc, ja go odbieram z jednej strony poprzez format TikTokowy, tak jako taki lekki człowiek, ale z drugiej strony słyszę z miasta, że jest to człowiek o trudnej osobowości w takich kontaktach bezpośrednich, a polityk jednak musi być otwarty, musi mieć taką zdolność rozmawiania nawet z kimś, kto się z nim nie zgadza. Dzisiaj jadąc do pana na hulajnodze, ale wcześniej metrem też jakiś gość mnie dopadł w metrze i mi tam zaczął od zdrajcy wyzywać. No to trzeba też wytrzymać. Często pan ma takie sytuacje? Zdarzają się. No, na pielgrzymce się zdarzały w tym roku rozmowy różne trudne. To jest koszt. Pojednanie? To jest koszt. Chrześcijańskie pojednanie było na końcu? Nie, to była Jasna Góra i modlitwa. No i ileś dni pielgrzymki w intencjach udziękczynnych i proszebnych i nie wiem, i przeprośnych. Panie pośle, znał pan, bo chyba już nie wiem, czy pan jeszcze zna, czy nie, Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj jak pan obserwuje prezesa Kaczyńskiego, był pan rzecznikiem, kiedy Kaczyński chciał być prezydentem w 2010 roku, był pan wiceministrem w jego rządzie. W jakim stanie dziś jest Jarosław Kaczyński? Jak pan na niego patrzy, porównuje pan to z tym człowiekiem, którego znał pan no te kilkanaście lat temu? Znaczy ja mam od wielu lat bardzo... niezmienny pogląd w tej sprawie. Znaczy Jarosław Kaczyński ma świadomość, że jego świat odchodzi. To znaczy, że te standardy, które znał w latach 90., gdzie uprawiał politykę i czasami ona mu dobrze nie wychodziła, że ten świat taki tradycjonalistyczny odchodzi. On uznał, że się nie będzie zmieniał, jestem jaki jestem i dokąd się da tymi hasłami, taką postawą zrobić coś, to robi. Ma oczywiście całe stado akolitów, którzy są w stanie uwiarygadniać rzeczy, które mówi Jarosław Kaczyński, nie bardzo w to wierząc i moim zdaniem Mateusz Morawiecki jest pierwszym. Zdrajcą. Ale to już takie rozpaczliwe ruchy, takie na zasadzie jeszcze powalczmy o ten świat. Powiedzmy jeszcze kilka niegodnych rzeczy, jeszcze takich bardzo kontrowersyjnych. Może jeszcze tym się da zajechać do następnej stacji benzynowej. No może tego paliwa starczy, ale tak naprawdę jak nie starczy, to trudno. To się wysiądzie z samochodu, weźmie się kanisterek w rękę i się pójdzie do tej najbliższej stacji. Myślę, że Jarosław Kaczyński traktuje to w kategoriach zero-jedynkowych. Albo się uda, albo się nie uda. Jakby po mnie choćby potop, mam już swoje miejsce w historii politycznej III Rzeczpospolitej i tyle. Panie pośle, to na koniec o tym, co dziś się rozpoczyna w pięknym Olsztynie, Warmia, Mazury, kampus. Wybiera się pan? Tak, jadę. Nasze córki też tam będą. To ciekawy format. Jestem tam co roku. Rafał Trzaskowski to jest paliwo, które pociągnie Koalicję Obywatelską na tym finiszu wyborczym, no bo włącza się teraz, czytamy w prasie, zresztą dzisiejszej również, że to był pomysł od samego początku, że Trzaskowski włącza się na ostatnie tygodnie, jeździ po Polsce, był na południu, 24 godziny później już był w Olsztynie, teraz w ogóle ma jeździć głównie po tych bastionach PiSu. To jest człowiek, który może przeważyć te szale zwycięstwa na korzyść koalicji? Mam nadzieję, że to nie jest kwestia jednej osoby, jednej osobowości. Kampus jest co roku. Rafał Trzaskowski był kandydatem w 2020 roku na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, ale był też potem już kandydatem takim wspólnym. Jest osobowością polityczną, czy się to komuś podoba, czy nie. I myślę, że jest asetem jak najbardziej dla Platformy Obywatelskiej, a biorąc pod uwagę, że jeszcze zorganizował cały ruch samorządowców, co jest odzwierciedlone między innymi na listach wyborczych. Mamy prezydenta Mielca na Podkarpaciu, mamy Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu na listach w Gdańsku.
to znaczy, że Rafał Trzaskowski ma swoje miejsce w polityce i jako prezydent Warszawy, i jako organizator ruchu samorządowego, i jako polityk Platformy Obywatelskiej. A króciutko na sam koniec, ten kampus i panel z symetrystami wycofany, nie ma tego panelu, który tam miał być, to błąd? Nie błąd, jak pan uważa? Znaczy, uważam, że szkoda, że to w ogóle wymyślono, bo ja mam ten problem... Panel w ogóle wymyślono? Tak, znaczy, bo ja mam problem, że co to znaczą symetryści? To czym się różnią? Tylko tym, że cmokają i nie są tacy jak dziennikarze TVP, Info, czy tam jakichś publicznych mediów, czy od Karnowskiego, tylko udają, że tak powiem, są niezależni i biorą pieniądze na reklamy. Ale porównuje pan tych dzienikarzy, którzy mieli tam być, Grzegorz Soczyński, Marcin... Meller między innymi... Ci to akurat nie, no ale tam mamy całą grupę takich może mniej rozpoznawalnych. Ci, którzy obserwują Twittera, to wiedzą, którzy są symetrystami, którzy nie wymówią... I pan mówią... między nimi a dziennikarzami TVP? Znaczy ludźmi, którzy pracują znaczy TVP? Nie, no bo tam pan ma pracę, a tu ma pan takich ludzi, którzy mówią, no może i za PiS-u to kradną, ale tam za Platformy to coś. Znaczy ja uważam, że tam nie ma o czym rozmawiać. Znaczy... Mamy z 15 października wybory i albo jesteś po tej stronie sceny politycznej, albo po tej. I pytanie, gdzie się chce odnaleźć Grzegorz Stroczyński, Marcin Meller. Marcina Mellera znam jeszcze z czasów historii i czasami jego poglądy są chyba bardziej lewicujące niż moje, więc panie on się nagle znalazł się na wszystko skończy, ale takie małe rzeczy, jak to z Janą Szostak, jak z symetrystami, to jest też coś, co w jakiś sposób może się odbić. Ale to wie pan, no zawsze są jakieś kryzysy i gdzieś jest ten moment, gdzie musi pan pójść, albo wejść w drzwi, albo wyjść. A to jest ten moment, kiedy wydawca krzyczy wideo. Mówi, no, wyjście. Paweł, bardzo panie pocie, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Spokojnego dobrego dnia. A my się dziś jeszcze spotkamy o godzinie 12 w samo południe. Raport wyborczy. Marcin Duma z Ibrisu będzie moim państwa gościem. Porozmawiamy sobie o sondażach i o tym, co one nam mówią na 7 tygodni przed wyborami. Dobrego, spokojnego dnia. A teraz już przed państwem Łukasz Kadziewicz.